Cześć, tutaj Domek Kopyra z blogu blogkopyra.com. W tym stroju już nie widzieliście, bo tak degustowałem Polish IPA z Ale Browaru, Hopsasa. No ale jak już kupowałem to Hopsasa, zobaczyłem, że jest nowa wersja Prometeusza. Mówię, no dobra, dam wam szansę jeszcze jedną. Pierwszy Prometeusz był generalnie maślany. Generalnie to była... cholera, co to? To była lipa, a nie pipa. Natomiast, no zobaczymy. Tak się zastanawiałem, czemu tutaj ten lak, czy tam wosk, czy co to jest, jest czerwony, a nie zielony. I doszedłem do wniosku, że chyba chłopaki poszli w ten klimat co ja, czyli barwy biało-czerwone, tak? Polski miel! Więc no spróbujmy. O, w odróżnieniu od Hopsasa jest to Quattro Hop Sybilla Junga Lubelski Marynka, coś mnie użarło. Drożdże też US05, słody to Pale Ale Bursztynowy Karmelowy 150. Ekstrakt początkowy 14,1, czyli niemal identyczny jak Hopsasa. Alkohol 5,5, czyli więcej. IBU 55, a nie wiem ilu IBU napisali na Ale Browarze. No, spróbujmy zatem. Kapsel jest, prawda, taki z tym takim ala woskiem czy parafiną. Na szczęście się nie kruszy. To mi jakiegoś risa bardziej w zapachu przypomina. Ale to chyba ten ala lak. Tutaj branding, prawda, oczywiście szarka. Bardzo ładna, klarowna, złota barwa. Tutaj wy nie widzicie, bo muszę jakoś tak zrobić. Nie, widać coś? Załóżmy, że widać. Klarowne, dość obfita piana. Tutaj ten wosk mi pachnie, więc z butelki jest nieadekwatne. No, jest lepiej. Jest dużo lepiej niż było w Prometeuszu. Pierwsze, nie ma diacetylu. A przynajmniej ja go nie czuję, a mam z tym problem. Po drugie, są owocowe aromaty, słodkie takie. No, polskiego chmielu, już możemy tak powiedzieć. Te żółte takie owoce, morela, trochę może ananas. Mango mniej. To już się zaczyna robić aromat polskiego chmielu. Jednak nie zioło, nie zieleń, nie trawa. Tylko właśnie jakieś żółte takie owoce. To jest oczywiście też pomieszane ze słodem i bardzo dobrze. Polska IPA, czy polskie IPA musi być mocno słodowe. Podchodzi mi pilsem, a nie India Pale Ale. No, ale weźmy trzeci łyk na tą goryczkę. Nie jest źle, ale piwo sprawia wrażenie takiej właśnie dwunastki, trzynastki lagera. No może przesadzam, ale jest taki sznyt tego słodu pilzneńskiego, taki sznyt tego lagerowego, takiego smaku. Ale goryczka jest konkret. I to jest plus, to jest duży plus. Na pewno jest spory progres do pierwszego Prometeusza. Piwo jest niezłe generalnie. Czy są jakieś wady? Powiedziałbym, że lekki mokry karton, ale to równie dobrze może być jakaś pozostałość wody w szkle. Jest dobra goryczka, jest dobre orzeźwienie w taki upalny bardzo dzień. Pije się nieźle, ale nie ma tego czegoś. Na pewno jest bardziej wytrawne niż Hopsasa.
goryczkę ma zbliżoną taką, no rzeczywiście konkretną, trochę może ziołową. Tutaj nie czuję tego grejpfruta, tu czuję zioło bardziej. Taką podchodzącą pod nalewkę ziołową jakąś, pod jakiś, kurczę, nie wiem. Jägermeister. Nie, generalnie nie ma siary, nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Mniej oszałamiające niż plon zielony czy hopsasa, ale nadal bardzo dobre piwo. Bardzo dobra goryczka przede wszystkim. Przy czym no, generalny charakter jest czysty, dosyć lagerowy. Dosyć ładny lacing, jak widzicie. Nie ma tutaj się do czego przyczepić. Bardzo trwała piana również. Widzicie, że praktycznie nie opada. No, super. Bardzo się cieszę, że kolejny browar dopracował się dobrego polskiego India Pale Ale. Dobrego piwa z dużą ilością polskiego chmielu. Polski chmiel daje radę, robi robotę. I myślę, że czas takimi piwami zawojować za granicę i wtedy też polscy chmielarze na tym skorzystają. Życzyłbym sobie tylko, żeby byli bardziej innowacyjni, aczkolwiek myślę, że na to też przyjdzie czas. No więc tak, polski chmiel do boju, Polacy! Wasze zdrowie!